A więc siemano widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Witam się z wami tutaj w sposób dosyć nietypowy, bo dzisiaj nie jeździmy, ale będzie parę spraw do obgadania. Puszczę wam może w tym czasie jakieś przebitki z naszych jazd oraz ogólnie z tamtego roku, żeby to wam się lepiej słuchało wszystkiego. Więc sobie zaczynamy. Widzowie, u każdego w życiu kiedyś przychodzi taki czas, czy to w pracy, czy to w hobby, czy to w innych różnych rzeczach. Niektórzy to nazywają po prostu wypaleniem zawodowym, więc można przyjąć, że też sobie tak to nazwiemy, w sumie czemu nie. Mimo ostatniego bardzo dobrego czasu na YouTubie, od kilku miesięcy kanał nabrał mega tempa, co mnie z jednej strony cieszy, a z drugiej no w sumie nie do końca. Od dłuższego czasu biję się po prostu z myślami przez tą ciągłą monotonność, czy faktycznie robię to, co lubię, czy faktycznie jest to, co chcę robić, czy faktycznie zostać przy tym dłużej, czy nie miałem pojęcia już, co robić. I właśnie od niedawna borykam się z podjęciem decyzji na ten temat. Czy to złej, czy to dobrej, no w sumie nie mi to oceniać. Niektórzy idą w swoją stronę, inni dalej pozostają przy tym, co robią, na siłę. Ale czas po prostu zderzyć się z rzeczywistością, drodzy widzowie. Oczywiście część z was, która biernie obserwuje mojego Instagrama, zawsze wiedzą o krok więcej niż jest na YouTubie. Ostatni tydzień był dość cichy, dlatego odpowiem tu z góry, że zostaję wciąż przy motocyklach, a żaden mój motocykl nie będzie na sprzedaż w najbliższym czasie. Jest im ciepło, jest im dobrze, dlatego mogą jak na razie czekać na swoje lepsze czasy. Też tutaj tylko nadmienię, nie chodzi o żadne problemy z prawem, czy też problemy finansowe, aby rozwiać wątpliwości. A więc do rzeczy, przejdźmy sobie może. Co dalej z kanałem BGR? Otóż podjąłem decyzję, że BGR już nie wróci. Długo nad tym myślałem i stwierdziłem, że tak będzie lepiej. Po prostu. Nie mam pojęcia, czy to jest dobra decyzja, czy to jest zła decyzja. Przekonamy się w czasie, gdy poukładam sobie wszystko na nowo. Co ty pierdolisz? To po chuj kupujemy skutery, ścigacze, kłady, na co to wszystko? Zrobił was bambusa, jedziemy z tym dalej, będą poważne projekty, duże tematy. Zobaczycie już w najbliższym odcinku. Jakby pewien rozdział zostaje zamknięty i powstaje coś nowego. Startujemy pod nowym logiem, pod nową nazwą i będą jakby nowe tematy, ale starych również nie zabraknie. Także nie musicie się martwić, że braknie pitbike'ów, czy braknie supermoto, czy jakichś tam wyjazdów, streetów i tak dalej. Nadal to będzie, ale będą również takie głupie i myślę, że fajne pomysły, których mało kto jeszcze zrealizował. Także śledźcie nas i widzimy się niebawem.